uwierzycie, zobaczcie, co jest w paczce MMMsów jebanych. Subskrybuj mój kanał, co? Co? Co tu jeszcze mamy? Dzwoneczek? Coś tu jeszcze widzę. Łapka w górę? Gościu! Jezu! Siema, chcesz mieć znajomych i dostać ode mnie prezent w Fortnite? Jeżeli tak, to wystarczy, że wbijesz na mojego Discorda i na kanale screeny z kodem, wyślesz zdjęcie albo screena, że wspierasz mnie w sklepie. Dodam wszystkich, którzy to zrobią. A co dwa dni będę wybierał jedną osobę, która dostanie ode mnie prezent w Fortnite za darmo. Nie trać czasu i wbijaj na Discorda. Link w opisie. Ta ściana, no i tyle. Cześć. Zdecydowanie dobrze byłoby się zdobyć. Jest Makelele. Tak, który również tutaj ma pojedynek. Troszeczkę odpuszcza, wycofuje. O Jezus! No i Makelele. Znowu tutaj, oni są jak w mrowisku jakimś. Znowu zaskoczony tutaj Teku, nie wiadomo skąd się wziął. O, cztery fragi. I wyeliminował nam na Makelele. Za. No i cześć. Czyli frag za frag. Tak. No faktycznie to mrowisko. O, ale ładnie ktoś popał. Ketchup jest! Wow, okay. Zdobyta eliminacja i tutaj są już... Zestaw do budowania, jest drewno, jest cegła, jest troszkę metalu, wow. Także to go uratowało. Musiał tutaj, myślę, musiał... Ale było super, bo on pierwszy przyjął cios za 150 około, to musiał tak, poczuć tak, presję. Tak, tak, ale się wybronił się, wybronił się, to prawda. Myślałem, że będzie, a tu jednak tak nisko. Ale tańczą i jest, kolejna eliminacja. Ketchup tutaj... O, i full materiałów prawie ma. Daje radę, jest full materiałów, ale tu pytanie brzmi, czy są jakieś medykamenty? Czy jest ognisko? Wydaje mi się, że widziałem ognisko. Wydaje mi się, że widziałem ognisko w momencie, kiedy otwierał ekwipunek. Jest Ketchup, spójrz. Spójrz na to skupienie. O Jezus, co tu się stało? Patrzyłem na kamerkę, nie zwróciłem uwagi. Tak, Kamkson go pokonał. Teraz Fachmana też pamiętam, który brał udział w turniejach Fortnite'owych. On teraz całkiem wysoko się znajduje. Czterech zawodników pozostało na mapie. Fachman dąży chyba do walki. O nie! Nie! Hello, hello! Discord wjechał. It's okay, it's okay. Okej, okay, Fachman, okej, okay, to jest już ostatnia strefa, teraz wszyscy zawodnicy dostają po 10 punktów na sekundę. Matek wyeliminowany i kto wygrał? Bóg Duszek się leczy. Bóg Duszek wygrywa tak, grę, wygrywa. Brawa dla niego, dwie eliminacje, no i w zasadzie... Duszek, podoba tutaj, mi się ksywka. Tutaj ogniska chyba żadnego nie było, wydaje mi się, że on na... Teraz zdecydowanie jest, ta pierwsza gierka jest teraz spokojnie, natomiast... przed burzą, a Ketchup... Eliminuje Wolka ze snajperki 66 metrów. Jeszcze się. Tutaj cieszynka. Teraz też się uśmiał, na pewno. Ale ten strzał wydaje mi się, że był ładny. Tak, wydaje mi się, tak, że był zacny. Ładnie, za 112 z tego co chyba widziałem. Ale trochę punktów też mu wpadnie. Mongo wyeliminował tymczasem Latebacka. No teraz dużo fragów się może... O, jest! Poleciał też Junkrift, kolejny dinozaur. Jak jest to wygląda? Makelele. 11 osób, wciąż 11 osób tutaj. Dinozaur wbity w ziemię, wystaje mu tylko ogon. Tam zejść, może tam jest ognisko, może apteczka. No, Makelele tylko płotki małe, może jakieś ognisko w zestawie. Na razie nie ryzykuje, nie schodzi niżej. Co on tutaj wymyśli? Ma przeciwnika obok. Obudował się i czeka. Strefa coraz mniejsza. No, standardowy gracz Fortnite'a, pewnie jakby zobaczył te przedmioty na dole, by się podniecił jak lawyciarz na widok karambolu, ale Makelele bezpiecznie. Bo coś tu się dzieje, czy tam kolejny Junkrift? O, Jadwaj nie wiem, co został. Się stało. Tak, no to musiał być jakiś Junkrift. No, Advice, który już jest 10 punktów życia. Co zrobi? Edycja. Uważaj. Jest, trafił z 80! Advice trafia, ale co nie. Się stało? Czemu go tak wyrzuciło? Co? Chyba Shockwave poleciał z chyba tego, co słyszałem. Shockwave. Tak, Zero. Zero użył tego Shockwave'a. I no, 14 punktów życia. Zero tutaj naprawdę wybrnął dość ciekawie. Wydaje mi się, że gdyby nie ten Shockwave, to przeciwnik by go wyeliminował i wygrałby grę. Tak, w pewnym momencie, jak ten dinozaur spadł, to mam wrażenie, że z 5-6-7 fragów poleciało tak o, po prostu. Tak z 16 się nagle zrobiła trójka tak, graczy. Było na, wydaje mi się, że były te dwa Junkrifty. Wydaje mi się, że były tak, poleciały. Namieszały tam mocno. To jest naprawdę jeszcze jak... leci ten pierwszy zrzut, to ktoś, kto jest niżej, może w ogóle się nie spodziewać tego, prawda? Tak, jeśli tak. Ma kilka poziomów budowy nad sobą, no to jestem może plus bycia na górze, tak jak Jarkos, tak, patrzył co chwilę nad siebie. Ale mało brakowało, a Jarkos dostałby też dinozaurem czy czymś. Konfrontacji, no bo musi od kogoś innego przejąć wyposażenie, inaczej będzie bardzo trudno mu żyć. Chociaż w zasadzie jak te strefy nie są ruszane, może nie jest to aż tak kluczowe, może nie jest to aż tak ważne, no ale oj, trzeba budować. Język jest na zewnątrz, widzę język. Czyli to już jest
next level skupienie. Tak, to już widać, że zawodnik... Zaraz nos będzie chyba dotknięty. Realizator bezlitosny. Podoba tak mi się. Jest. Tak, tak musi być. Żadne tutaj szczegóły, detale nam nie umkną. Wracamy do Maneja. I zoom. Nieważne, czy kogoś trafił, czy nie. Zoom na język. O, najlepsze. Że... No takie przypadkowe potknięcie może no potem właśnie kosztować go grę. Snow i pokonany. Czy to się nie zemści teraz? No, to jest moment, gdzie Junkry... O, chyba był jakiś dinozaur. Tak, jest jeden z dinozaurów. Spójrz! Mani jak ładnie trafia. Naprawdę Mani tutaj kropi. Gierasa pokonał. Trzy eliminacje na jego koncie. Jeśli ma okazję, żeby podjąć walkę, to nie boi się. No, widać, że tutaj miał dogodną pozycję do tego, żeby jest 20 odpalić. Osób, no to zaraz będzie rzeź. No, nie jest... wierzę, że nie. No takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy. 20 osób i strefa tak mała. Dajcie Junkrifty! Co? Nie, co? Nawzajem się pokonali? Nie wiem, co tam się stało. Tak, no wyglądało jakby nawzajem jakoś się wyeliminowali. Może było co jakieś wyrzucenie stało? Do strefy. A wciąż Mani, zawodnik, który jest tutaj w Zalonie Orange, możemy go obserwować. Wciąż przy życiu, wciąż niewyeliminowany. 6 osób zostało, strefa coraz mniejsza. 4 fragi na jego koncie. Zajmuje pozycję. O, to już jest mniej niż jedna kratka strefy. Cóż tu się dzieje? Co on robi? Wychodzi, obłykło, szarpie. Kolejny frag. Pokonał Davidosa, elegancko Mani, jeszcze walczył, stoi, widzisz, on kolejny pompy. Frag, 6 fragów na jego koncie i teraz przeciwnik. Ajajajajajajajajaj. Tak jest. Orelok. Miejsce trzecie, no tutaj nie można było nic zrobić, ale wyciągnął z tego myślę maksimum, bo wyeliminował jeszcze kilku przeciwników, to jest dużo punktów. I wygrał Krusty. I po tym, jak Mani został wyeliminowany, tak, Mani trzeci, mieliśmy jeszcze dwie osoby. Tak, Mani trzeci, Teku drugi i Krusty pierwszy. Tak, tak, tak. Wolną troszeczkę, ale spokojnie, Mani. O! Jest i rywal. Czeka wcelowany Mani na przeciwnika. Zedytował ścianę, zedytował drugi raz. To jest ściana przeciwnika. Wcelowany, przejął ścianę. Ach, jak na wyczucie. On no, że przeciwnik zedytuje, on nawet robi ten free fire. Takie chyba strategiczne tutaj są... Oj, 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 niedobrze! No, jednak tutaj Mani został przez Frikiego wyeliminowany. No ale tutaj, tak jak już wspominaliśmy, 95 graczy, którzy podejrzewam nie bez powodu się tutaj znaleźli w finałach. Także, nie da się każdej gierki zagrać tak, jakby się chciało. Wow, on leci na przeciwnika, jak prawdziwy Batman. Makelele tutaj już... Stawia na agresję. Ale koło niego ktoś jest. No tak, tutaj ale tego... No, ale musiał widzieć, no nie wiem, że nie widział tego. Okej, no bo mega dziwne. I tu na dole też ktoś przychodził. Eli coś musi wymyślić. Ma tylko 50 punktów HP, 14 punktów życia. Nie widzę tutaj żadnych... I atakuje! Wow, i robi wow, to, co... Wow. Jak było to udało bliskie? Udało mu się zaskoczyć przeciwnika. Tak, Matek pokonany, też był, widać, że zaskoczony trochę później od tego zawodnika. Ale wciąż mu to nie pomogło, nie ma dalej punktów życia. Ale Very, to teraz krytyczny strzał za 200 punktów. No i to są trzy osoby, które pozostały. Słuchać Magnisz pułapki. Wyeliminowany. Słuchać pułapki, trzy osoby. Czy Verdio ma jakieś ognisko? No, jest na ziemi, więc właśnie idealnie jakby je sobie teraz zostawił. Nie no, chyba tego nie stawiał, uznam, że nie. O, Advice pokonuje Smillera. Advice pada, ale jednak to Verdio. I Verdio wygrał. Chyba przez bez żadnych tutaj ognisk udało tak mu się, po prostu miał wysoką ilość HP, ale spójrz, ta strefa w ogóle chyba się nie zamknęła. Po prostu spadł z mamą kostkę. Tak. Oj, jest Junkrift. Jezu, lecą kolejne, ale no nie został chyba ubity żaden zawodnik, tak większość jest. Chyba pospadała. O, oj! Oj, no wow, ten Junkrift! Okej, okay. No teraz spadł. Dwa eliminacje. Teraz spadł już. Czy to... Sikor spadł, okej, okay, ale... Fraga na Rejku. Kelly ma ognisko, czy to będzie końcówka z ogniskiem w końcu? O, Kelly jeszcze sfragował, wow, to było super. Tak. Jeszcze ma trochę miejsca. Co z tym ogniskiem? Ale Starkso od góry zaskakuje tutaj. No i teraz ostatni moment. Cztery zawodników. Osoby, tak jest. Czy tu są jakieś... O, na samym dole Starksa. Możliwe, że ktoś spadnie, ale trzeba na pewno... Ależ ładnie stanął w środku, żeby na samym końcu dostać obrażenia. Wybija się w górę i... Ale tu nikt nie ma. Tu nikogo nie ma. A o, Jarkos! Jarkos!
Mówiłem, w końcu mam coś, czułem tutaj ten endgame. A jeszcze tańczy, cztery ognisko? Tak, wywija tutaj węgorza jakiegoś taniec, nie wiem, co to jest za breakdance na głowie, ale... Jarkos 2, więcej? 3 ogniska? 4? 3 na pewno, 3 na widziałem. Pewno były. 3 widziałeś. Czyli tak. Mamy w końcu endgame, taki powiedziałbym klasyczny, jeśli chodzi o tą strefę, która się nie zmienia. Czyli skończył mając po prostu te ogniska, którego uzdrawia. Coraz mniej, coraz mniej. No i Hopek widzę, że też braguje jednego z graczy. Puma, Michał! Nie wiadomo skąd tu się pojawił, jak Puma faktycznie jak Puma wyleciał. On przyleciał na desce, tak mi się wydaje. Wow. Tak jest, jest i deska. Nie usłyszał go, albo ciężko powiedzieć. Ja niespecjalnie słyszałem, szczerze mówiąc. No ja też właśnie nie, zupełnie. Może troszeczkę powinien sobie tutaj podgłosić słuchawki, ale nie słyszałem, żeby tutaj odjeżdżał. Deku wyeliminował EXO. 57 osób wciąż tutaj na mapie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Atak zaatakowany, 34... Ło! Wjechał. Kto to był? Anonimowy. Dlaczego... Gal Anonim. Dlaczego Gal Anonim? Zaskoczył zdecydowanie tutaj Makelele. Strasznie tutaj wleciał. No nie wiem, jego budowy. To był. Nie wiem, kto to był, ale... No agresywnie, fajnie. Ale bardzo agresywnie mnie tutaj zaatakował. No nie wiem, czy mi się skusi na taki trik. Wow. O właśnie. Tak jakby. Ale Zero tutaj też, no. No Zero będzie tego żałować, on był na pozycji 7 w klasyfikacji generalnej, więc teraz miał szansę mocno. A to nie Zero wyeliminował? Przepraszam, tak. To Zero wyeliminował. Tak, bo więc... to była zmiana nika. Tak ja jest. Raz... Który jest już w top 6. Zobaczymy, co tu się wydarzy zaraz. No, 6 osób, chwila. Strefa coraz mniejsza. Ma shockwave'y i będzie jest ich używać. Szukaj. Let's go. Oj, wystrzeliło tutaj kilku graczy. Przeciwnika. Czyżby to było? Jest rywal, jest nie, Advice, jaki to jest profesor. Dwa ogniska i kropi tutaj. Tak, jeszcze strzela. Strzelił. Ale Teku? Teku jak? Teku schowany. Jednak profesor przekroczył kolejnego... Cztery ogniska. Został przekroczony przez innego profesora. Cztery ogniska. Cztery ogniska. Trzy, cztery, tak. No Teku cztery jeszcze. Cztery ogniska. Miał generalnie, nic go nie interesowało. Tak. Dobrze timingowo pewnie wyszedł z strefy, ze strefy. Obudował się, rozłożył cztery ogniska w dobrym tempie. No i cóż, ogrzewał się przy płomieniach. Tak, Teku z kiełbasku, inni się tam oczywiście okładali. Tutaj została chwila, nie wiemy tak naprawdę, do końca nie będziemy wiedzieli, póki zobaczymy, nie zobaczymy tabeli. Ach, z góry Hopek? Nie, zawodnik się chyba obudował. 7 fragów, to jest 70 punktów. Pytanie... Walczy, dokładnie trafił, ale czy to bije? Będzie? Tak. Nie, co? Tak? Co się stało? Hopek jednak, tak, Rejek wygrał to starcie z Hopkiem. Czyli... No i teraz Jarkos. Co zrobił Jarkos? Strzela do góry, tylko to mu zostało. I trafia przeciwnika. Przebija się. Oj, ale przeciwnik tam sprytnie. Jarkos ma jeszcze... Jarkos to zrobił. No i teraz, kto teraz tam został na górze? Miki, jak się okazuje. Czy Miki tutaj miał jakieś... Trzy fragi na pewno, ale nie było tutaj chyba ogniska. Po prostu był z dala od walki i prawdopodobnie był z dużą ilością punktów. Oj, dużo emocji tutaj na koniec. Dużo się działo. Sporo się wydarzyło. Z tego co widzę, już tutaj masz czat odpalony. Tak, widzę tutaj Vegan napisał drobne XD. Także mamy tabelę i możemy zobaczyć, kto to wygrał. Jednak Advice utrzymał się na pierwszym miejscu. Jednak. Ale trzy punkty różnicy. Trzy punkty. No tu była tak zacięta rywalizacja. Na styk. Tak. No Hopuś, jedna eliminacja więcej, albo troszeczkę wyższy placement i zająłby pierwsze miejsce. Wielkie gratulacje dla Advice'a, tak. Dla wszystkich zawodników, którzy doszli tutaj do finałów. Gratulacje dla reprezentanta Davis One, dla Hopusia za zajęcie drugiego miejsca. Później mamy Gierasa na trzecim miejscu, Freaky czwarte miejsce, Tiku piąte miejsce. Piąte? Tak. Szóste. Piąte? Piąte. Piąte, bo przez moment już tabelka mi się... Tak, minus trzy, no nie jest takie minus proste. Trzy. Kłaniamy się nisko. No i cóż, powoli chyba się żegnamy.
kłaniamy się nisko, komentował Mateusz Pongo Pongowski i Igor Indikacz Marek. Do usłyszenia, do zobaczenia. A ludzie, ludzie wracają, jak jesteś prawdziwy. Ja tylko kim byłem, zostałem. To co miałem oddać, oddałem.